Zasada. Ble. Jeszcze kawka. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem mojej edukacyjnej serii Wszystko, co wiem. Brzmi to dosyć podniośle, ale raz w miesiącu spotykamy się po to, żeby podsumować jakiś aspekt życia, jakieś jedno zagadnienie, w którym to dzielę się, w ramach którego dzielę się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i po prostu swoją zebraną i przetestowaną wiedzą. Dzisiaj jest odcinek trochę w innej konwencji niż zwykle. Mam wrażenie, że te przemyślenia, którymi się z Wami dzielę, zazwyczaj dotyczą takich fundamentów, zmiany nawyków, rzeczy, które trzeba wprowadzić stopniowo, które zostają z nami na lata i które finalnie dają bardzo dobre rezultaty, ale to wszystko jest proces i nie mamy tutaj szybkich rozwiązań. Ale dzisiaj będą porady z serii Instant, więc bardzo się cieszę i nie myślcie sobie, nie jest to żaden clickbait czy trend, co są po prostu w życiu takie momenty, kiedy my potrzebujemy działać tu i teraz. Zresztą tak powstała współczesna medycyna, po to, żeby pomagać ludziom w stanie ostrym. I o fundamentach mówiłam wielokrotnie, zresztą partnerem tej serii jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków opartych o badania naukowe i o tych fundamentach właśnie takich jak suplementy, aktywność fizyczna, dieta, sen, relacje. Mówię i w podcaście i tutaj przy każdej możliwej okazji, to już wiemy, ale tak jak zapowiedziałam, są momenty, kiedy potrzebujemy zadziałać już i pomóc sobie. Jak wskazuje tytuł tego odcinka, dzisiaj będą moje instant sposoby na stres. Bardzo ważny temat, stres dotyczy nas wszystkich, stres jest i dobry, i zły, ale ten chroniczny, ten, który sprawia, że jesteśmy w ciągłym stanie fight or flight, fight, flight, freeze w zasadzie, nam nie służy i można powiedzieć, że współczesne życie w ogóle on nam nie służy, bo sprawia, że jesteśmy w tym stanie przewlekłego stresu i podwyższonego kortyzolu zdecydowanie za często. No ale widzicie, to jest osobny temat. My swoimi nawykami i praktykami pracujemy sobie też na to, jak jesteśmy podatni na ten stres i w jaki sposób też nasze ciało, nasz umysł, nasz duch, wszystko to jest jedno i to samo, reaguje w trudnych dla nas sytuacjach, ale nie ulega wątpliwości, że momenty, kiedy przychodzi do nas taka fala stresu, kiedy czujemy, że nasze ciało z nami nie współpracuje i czujemy się bardzo niekomfortowo, mogą się przydarzyć nawet tym, którzy te wszystkie praktyki wellnessowe, nazwijmy je, wprowadzają w życie. I mi też to się zdarza. Miałam ostatnio kilka takich sytuacji i one były inspiracją do tego, żeby podzielić się z Wami takimi moimi szybkimi patentami na to, żeby sobie, no żeby sobie pomóc, to jest takie najbardziej ogólne stwierdzenie, ale żeby wyciszyć nasz układ nerwowy, żeby go wyregulować, żeby się po prostu trochę uspokoić. Ja ogólnie bardzo się cieszę, bo jednym z głównych trendów wellness, mówi się, że to będzie w ogóle wiodący trend w przyszłym roku, jest skupienie na układzie nerwowym i regulowanie układu nerwowego. Fantastyczny trend. Dlatego my jesteśmy, słuchajcie, pionierami i trendsetterami i my robimy to już dzisiaj w 2024. Musiałam się zastanowić, który mamy rok. Więc mam dla Was dzisiaj kilka swoich prostych patentów. Nie wiem, na ile one będą odkrywcze, ale mam nadzieję, że wybierzecie sobie z tego coś dla siebie. Może są rzeczy, z których Wy już korzystacie, może macie jakieś inne, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mam poczucie, że najprostszą i najbardziej dostępną dla nas metodą poradzenia sobie w sytuacji stresowej, takiego rozedrgania, jest zwrócenie się ku naszemu oddechowi. To jest narzędzie, które zawsze jest w naszym zasięgu, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, w jakich okolicznościach, i uważam, że to jest naprawdę niesamowite. O oddechu można by zrobić osobny odcinek, osobny podcast, serię podcastu, dlatego że to jest temat rzeka i to jest niesamowite, niesamowite narzędzie, które posiada każdy z nas. Polecam Wam mój odcinek o oddechu z końcówki zeszłego roku, wydaje mi się. Ale ja chciałam Wam powiedzieć bardzo krótko o takich dwóch w zasadzie technikach oddechowych, które
ja stosuję na co dzień, kiedy czuję, że potrzebuję wyciszyć swój organizm. Nawet teraz czuję, że mam taką mikrohiperwentylację. I właśnie hiperwentylacja to jest słowo klucz, bo istnieje takie przekonanie, że kiedy jesteśmy zestresowani, to trzeba głęboko oddychać. I co my często robimy? Robimy takie... No i za bardzo wyciszające, moi drodzy, to nie jest. Bo właśnie, po pierwsze, wziąłam wdech ustami, co już nie jest wskazane. Po drugie, właśnie, może dojść do hiperwentylacji i skupiamy się na tym, że ten nasz oddech jest taki łapczywy i długi, a ten wydech jest, wdech znaczy, a wydech jest szybki. A powinno być odwrotnie. Nasz wdech powinien być nie za długi, oczywiście w miarę spokojny i nosem, a nasz wydech powinien być jak najdłuższy. Oczywiście nie do momentu, w którym źle się czujemy, tylko powinien być po prostu w miarę możliwości dłuższy od wdechu, bo wtedy nasz układ nerwowy się wycisza i uspokaja. Czyli bierzemy sobie spokojnie wdech i wydychamy. Ja polecam nosem. Wspaniałe. Kojące. Specjalnie tego nie przyspieszyłam, bo mnie też to wyciszyło. I ostatnio dzieliłam się z Wami jedną z moich ulubionych, nowo poznanych technik oddechowych. Jest to technika 3-6-9, czyli bierzemy wdech na 3 sekundy, wstrzymujemy oddech na 6 sekund i wydychamy na 9. Cudowna, wyciszająca, regulująca układ nerwowy technika, którą bardzo, 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 bardzo Wam polecam. I druga, która jest też bardzo popularna, też jest, z tego co ja wiem, to jest też oddech jogiczny, i nazywa się to box breathing, czyli oddychanie pudełkowe. I polega to na tym, że liczymy sobie do 4, wdychając powietrze, następnie, czyli pudełeczko. Wdychamy 4, zatrzymujemy na 4, wydychamy na 4, zatrzymujemy na 4. Chodzi też o to, żeby trochę odciągnąć naszą uwagę, odwrócić naszą uwagę i skupić się właśnie na tym oddechu. Jest to bardzo prosta technika, ale świetna, jeśli chodzi o zastosowanie w relaksacji. Koi nasz umysł i sprawia, że on po prostu się wycisza. Więc polecam Wam pooddychać, wydłużać wydech, oddychać nosem, nie brać łapczywych wdechów, żeby się uspokoić, bo to nie działa. Albo czasami też widziałam takie... No nie, to jest bardziej, wiecie, Wim Hof i cel jest zupełnie inny, więc polecam 369 i box breathing, żeby sobie przetestować. Druga rzecz, może mniej dostępna, bo nie zawsze dla nas dostępna, to będzie wyjście gdzieś w naturę. I to znowu jest pewien paradoks, bo my często, kiedy jesteśmy zestresowani, co jest nierzadko związane z tym, że jesteśmy przebodźcowani, paradoksalnie odnajdujemy komfort w jeszcze większej ilości bodźców, a remedium dla nas będzie wyciszenie. Tylko jak trochę się zagalopujemy w tej stymulacji, to ta perspektywa ciszy i spokoju może być dla nas bardzo niekomfortowa. Mówię z autopsji, do dzisiejszego dnia nadal tak bywa. Dlatego wyjście w naturę może być dla nas czasem nieintuicyjne, ale myślę, że osoby, które mają to doświadczenie, wiedzą, to w ogóle jest też niesamowita dygresja, że my czasami nie mamy totalnie ochoty na jakąś praktykę, ja tak samo, ale przez to, że dokładnie wiem, jak ona zadziała i pamiętam, jak dobrze się po niej czuję, to idę w to pomimo, że mam jakiś opór. Chociaż nie wiem, czy tutaj znajdą się osoby, które mają opór przed byciem w naturze, ale pomyślałam, że tutaj to wtrącę. Co rozumiem przez bycie w naturze? Bardzo wiele różnych rzeczy. Każda szeroko pojęta kąpiel w przyrodzie jest moim zdaniem ukojeniem. Ja mieszkam blisko parku, gdzie są wysokie drzewa i dla mnie wejście do tego parku od ruchliwej ulicy, od miasta do natury i spojrzenie w górę na drzewa i posłuchanie śpiewu ptaków i właśnie zatopienie, wykąpanie się, zresztą kąpiele leśne są techniką relaksacyjną, tak? To się chyba nazywa shinrin-yoku, tak mi się wydaje. Japoński termin. Mogłam go zniszczyć, wymawiając, bo nie wiem, jak to się pisze, czyta i tak dalej. To ta chwilowa kąpiel w moim parku lesie jest dla mnie niesamowitym ukojeniem. To może być las, park, to może być cisza, ale cisza w takim znaczeniu bez bodźców, bez rozmawiania, bez podcastu, bez muzyki, bo jak wiecie, w naturze nie ma ciszy, bo natura cały czas do nas mówi. To jest niesamowite, także to może być spacer, to może być siedzenie po prostu w spokoju, na kamieniu, na ławce, na trawie, to może być leżenie, co tylko macie ochotę. Dla mnie chyba taką idealną rzeczą byłoby położenie się na moment na słońcu i znowu nie zawsze możemy
wybrać się do parku czy do lasu, może wyjście na balkon, czy po prostu stanięcie, czy usiądnięcie w oknie, jeszcze kiedy są promienie słońca, moim zdaniem jest naprawdę wspaniałym sposobem na to, żeby złapać te chwile spokoju, te chwile ciszy. Teraz coś, co może nie jest intuicyjnie związane z wyciszeniem, ale dla mnie, kiedy czuję, że jestem zestresowana i przemęczona, i tutaj właśnie będzie haczyk, dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest intensywna aktywność fizyczna, jakiegoś rodzaju cardio. I nauczyłam się tego o sobie dopiero niedawno, że paradoksalnie, kiedy jesteśmy często zmęczeni i znużeni, to nie jest zmęczenie wynikające z tego, że nasze ciało dużo przeszło i ono potrzebuje odpocząć, tylko nasz umysł jest tak przeciążony, że nasze ciało wręcz chciałoby to z siebie wyrzucić, to z siebie na przykład wybiegać, i my po takiej aktywności fizycznej paradoksalnie mamy jeszcze więcej energii, a wydawało nam się, że nie wstaniemy z kanapy. I to jest też bardzo ciekawe, też jest bardzo ciekawa lekcja o takiej nauce siebie. I to pytanie do Was, jak Wy to rozróżniacie? Bo ja niejednokrotnie zadaję sobie pytanie, czy jeżeli nie mam siły się ruszyć, żeby się poruszać, to czy mam to uhonorować, bo jestem przemęczona, czy to oznacza, że trzeba się trochę przełamać, bo potem będziemy się czuli znacznie, znacznie lepiej. Myślę, że odpowiedzi na to nie ma, ale jestem ciekawa, czy Wy umiecie po sobie to rozróżnić. Więc ja, tak jak mówiłam Wam ostatnio, rozpoczęłam swoją przygodę ponowną, chociaż tak naprawdę pierwszą chyba taką prawdziwą, nie wiem, z bieganiem. To w ogóle idealnie łączy się z naturą, tak? Myślę, że bieganie w naturze to jest coś jeszcze wspanialszego. No a jeśli chodzi o jakieś takie naukowe poparcie też tego, co mówię, no to oczywistą sprawą jest już, myślę teraz, że intensywna aktywność fizyczna sprawia, znaczy raz w ogóle, że świetnie wpływa na krążenie i mamy tutaj mnóstwo benefitów, to sprawia, że produkuje się więcej hormonów szczęścia, więcej endorfin i to jest właśnie instant nagroda i instant poprawienie naszego samopoczucia w sytuacji, kiedy jesteśmy zestresowani i przytłoczeni. Idziemy dalej w ramach akcji rzeczy, których się po sobie nie spodziewałam, tak? Czyli wcześniej mówiłam o bieganiu, teraz mowa o zimnych prysznicach i znowu to jest coś, co może się wydawać kontrintuicyjne, dlatego że przecież zimny prysznic jest niefajny, niewygodny, niekomfortowy i wcale nas nie wycisza, tylko może nas pobudzać, no ale właśnie on jest dla nas wspaniałym resetem. On daje nam, z mojego doświadczenia, ten podobny efekt, co po intensywnych ćwiczeniach, tylko że ten efekt jest instant. On nas, taki prysznic nas od razu wybudza, od razu nas pobudza, ale nie w ten stresowy, rozedrgany sposób, tylko on nas paradoksalnie uziemia. On sprawia, że my jesteśmy jeszcze bardziej skupieni, wyciszeni, jesteśmy bardziej obecni. Ja oczywiście mówię też to po swoich wrażeniach z lodowatych pryszniców. Co się dzieje, kiedy kąpiemy się w lodowatej wodzie? Ten proces aktywuje nasz nerw błędny, o którym też wydaje mi się, że będzie coraz więcej w mediach wellnessowych, a więc reguluje nasz układ przywspółczulny, czyli finalnie nas właśnie wycisza, relaksuje, uziemia, uspokaja i sprawia, że jesteśmy bardziej zbalansowani. Następna rzecz to będzie moje nowe odkrycie, choć praktykuję to od wielu lat, to nigdy nie stosowałam tego ćwiczenia jako narzędzia do regulowania swojego nastroju czy poziomu stresu, a mowa tutaj o zrobieniu stania na głowie. No i tutaj będzie nie haczyk, co gwiazdka. Stajemy na głowie wtedy, kiedy naprawdę umiemy to zrobić i robimy to nie siłowo, a technicznie, więc najpierw nauczmy się robić to poprawnie, to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo istotne. Stanie na głowie jest odpoczynkiem dla serca, dlatego że oczywiście, jako że jest to pozycja odwrócona, sprawia, że krew płynie w przeciwnym kierunku. Jest to jednocześnie taka technika medytacyjna, zauważcie, nie powiedziałam tutaj o medytacji tak stricte, bo umówmy się, kiedy jesteśmy zestresowani, no to nie wydaje nam się to może, znaczy może inaczej,
kiedy jesteśmy zestresowani, zasiądnięcie w medytacji może być dla nas lekko przytłaczające po pierwsze, więc nie zachęcam do tego, żeby nagle w tym stresie stwierdzić, o spoko, wyciszę się, bo to może być trudne, więc ta zmiana aktywności mimo wszystko moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo korzystna, ale jednocześnie wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam, są formą medytacji, bo są formą pracy z uważnością i kierowaniem uwagi do chwili obecnej, do tego, czym się zajmujemy, czy to będzie śpiew ptaków, bycie w naturze, czy to będzie zimny prysznic, nie wiem, czy da się myśleć o czymkolwiek, kiedy mamy lodowatą wodę, czy to będzie bardzo, bardzo intensywny wysiłek, no i oczywiście w przypadku stania na głowie, nie wiem, kto próbował rozkminiać życie stojąc na głowie, to szanuję, ale ja absolutnie muszę być w 100% skupiona, skupiam się na oddechu, więc jest to właśnie medytacja. Przy okazji cudownie nam wszystkie procesy fizjologiczne reguluje, także bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, jeśli umiecie robić to oczywiście poprawnie. Powiedziałam już o tej kolejnej rzeczy, ale wspomnę o niej jeszcze raz, czyli to nie uciekanie w bodźce i wszelkiego rodzaju aktywności, które nas tak bardzo absorbują, typu właśnie stanie na głowie czy zimny prysznic, pomagają nam w tym, żeby w te bodźce nie uciekać, w te natrętne myśli nie uciekać. Bodźce, tutaj mam też na myśli telefon, czy nie wiem, Netflix, różnego rodzaju aplikacje, wszystko co nas dodatkowo stymuluje, poprzez ilość informacji, które wyskakuje na ekranie, wiem, że to jest nasz automatyczny odruch, że kiedy czujemy się zestresowani, chcemy iść w tak zwany numbing, czyli takie otumanienie, jakby taką odcinkę, i przyzwyczajeni do tej ilości wrażeń i stymulantów, chcemy się niby zrelaksować, odrywając uwagę, ale nasz układ nerwowy dostaje jeszcze więcej, jest po prostu bombardowany kolejnymi informacjami i no nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś czuł się lepiej po scrollowaniu, albo czy czuł się bardziej wyciszony, bo może czuł się lepiej, ale nie wiem, czy czuł się bardziej wyciszony i mniej zestresowany, więc łatwiej jest nie uciekać w bodźce, kiedy nie mamy rąk do użycia, czy jesteśmy czymś innym zajęci, także bardzo, bardzo polecam, kiedy jesteśmy zestresowani, nie myśleć sobie, że o, na stres, świetnie, serial, ogólnie uważam, że seriale i wszystko jest dla ludzi, ale w sytuacji, kiedy jest nam naprawdę źle, warto się temu oprzeć. I na sam koniec, moi mili, kiedy już nic nie działa, te rzeczy związane z ciałem nie działają i odwróceniem uwagi, wyciszeniem umysłu, ja polecam zadać sobie dwa pytania, które są moim zdaniem zawsze skuteczne i nieśmiertelne. Kiedy wydaje nam się, że jest bardzo źle i wali nam się świat i po prostu przytłacza nas rzeczywistość, ja lubię zadać sobie dwa proste pytania. Pierwsze to jest, co jest najgorsze, co może się wydarzyć w tej sytuacji? I w momencie, kiedy mierzymy się z tym najstraszniejszym scenariuszem, odkrywamy, że rozwiązanie tego najgorszego problemu jest dla nas dostępne i nie jest to aż tak nieosiągalne i aż tak straszne. A po drugie, zdajemy sobie sprawę, że jest to też jednocześnie mało prawdopodobne, więc to zdejmuje nam ciężar danego problemu, z mojego doświadczenia again. I druga rzecz to jest, tutaj możecie w sumie sobie przeredagować to pytanie, ale drugie pytanie to jest, czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie za 5 lat? No i zwykle odpowiedź brzmi nie i w ten sposób my na intelekt sobie ten stres troszeczkę regulujemy, ale mimo wszystko polecam wrócić do tych praktyk związanych z ciałem, bo to ono przede wszystkim potrzebuje naszego wsparcia w momencie, kiedy nasz umysł tak je przeciąża. Moi mili, to są moje pomysły na to, moje sposoby na to, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, moje rozwiązania instant. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie, jakie są Wasze. Dyskutujmy w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie. Dziękuję Marce Health Labs Care za objęcie patronatu nad tą całą serią, która jest z nami przez cały rok, co miesiąc. I w opisie znajdziecie oczywiście wszelkie linki, ale ze stałym kodem Karolina10 macie rabat na wszystkie produkty Health Labs Care. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam cudownego dnia, tygodnia, początku lata, początku już jest w sumie, już jest lato, cudownego lata i widzimy się za tydzień. Pa!